Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Kilgor, a to kolejny odcinek z Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Marik the Darkness. Witam was bardzo serdecznie w naszej serii Króla Pojedynków. No i co? No i co, duelowcy? Ostatnio udało nam się wygrać naprawdę... Zagraliśmy sobie dwie gierki i te dwie gierki były naprawdę szybkie. Cyberstein na pole, nasz golem przyzwany. No i walimy, prawda, w Marika jak w worek treningowy. I tak sobie myślę, co nie? Nightmare Wheel. Zamienimy sobie chyba na Destruction Punch. Chociaż z drugiej strony Marik i tak nie stara się nas jakoś zbytnio atakować, więc dobra. Mniejsza z tym, duel mode, single duel, zagrajmy po prostu kolejny mroczny pojedynek. Tak, tak, ty sobie tam sepleń, mordo. My cię i tak nie słuchamy. Nasza taktyka ofensywnych nożyczek zadziałała. Zaczynamy jako pierwsi, więc no nie masz z nami szans, co nie? UFO żółw. No i super. Przyzwijmy sobie więc UFO żółwia. Zakryjmy Jar of Greed. Na tym rundę zakończmy. Mhm. Teraz użyjmy sobie efektu naszej trap karty. Cyg i Gemini Elfy na ręce. Wow! O jacie, to jest mocny potwór! Halo! Dzień dobry! No, takiego, kurczę, Exariona Universe, to ja bym sobie przygarnął. Defense position. Od razu, on ma tylko 100 ataku. Nie ma sensu się... miotać, co nie? Masz 1800 punktów obrażeń, więc moja wulkaniczna rakieta, ewentualnie Gemini Elf, cię rozwala, więc zagrajmy w ten oto sposób. Tutaj mamy potwora, który w razie, gdyby to był Mirror Force, no to zostałby nam na polu bitwy. Zakończmy na tym ruch. I zobaczmy, jak zagra Marik. A Marik broni się. Nie jest w stanie nic zrobić. Chyba, że to jest Mirror Force. Alalalala. Mirror Force'a my nie lubimy. No dobrze. Ale wiecie co? Mimo wszystko, wyjdźmy ausom. Battle Pace. Gemini Elfy atakują. Huu. Masz w swojej talii... tych szpiegów, których również grał Yugi, co nie? No dobrze, zakończmy na tym ruch. W następnej turze przyzwiemy Buster Bladera. Ty sobie wskrzeszasz. No spoko. No to poleciał kombosem, nie? No mielibyśmy problem, gdybyśmy nie byli w stanie przyzwać sobie takiego Bustera, co nie? Na pole bitwy. Chociaż z drugiej strony mamy Nightmare Wheel, zakryjmy go sobie. Teraz poświęćmy nasze dwa potwory w zamian za jednego naprawdę potężnego Buster Bladera. I co? I to na razie tyle. Monster Reborn sobie zatrzymamy. Battle Pace. Rozwalamy mu Exarion Universe. Cyk. No i fajnie. Kurczę, no nie doczytałem, faktycznie. Kiedy ten naszyjnik, tak, ląduje na cmentarzu, zadaje nam 500 punktów obrażeń. A my w tym momencie gramy nasz Nightmare Wheel i cyk. Jego, prawda... szpieg będzie zadawał mu teraz 500 obrażeń co turę. Ohoho, albo jednak nie.
Take this. No ładnie zagrał. Ładnie zagrał, to trzeba mu przyznać. Tylko co my teraz sobie zrobimy? No wskrzeszać nic nie ma sensu. Nawet nie mogę na ten moment. No dobrze, zakryjmy przebaczającą dziewicę. Jednak wydaje mi się, że on będzie nas atakował normalnie, co nie? I ona zaraz się znajdzie na cmentarzu. Ho, ho, następny, prawda? Kaiba farmę miał i o, teraz kurde Marik zakłada, nie? To niezłe mordeczki. Zakryjmy sobie na początku magiczne cylindry. Wyjdźmy Gemini elfami śmiało w pozycji ataku. Na tym turę zakończmy. Karta magiczna przestała działać. I teraz będzie nas atakował. I wiecie co? Chcę mu przekazać te 2400, bo to nie w kij dmuchał, a Gemini elf na polu bitwy nam się przyda. No i fajnie. Teraz Buster Blader zniszczy jego Vanity z Finda. O, i prohibicja doszła. Więc zagrajmy sobie teraz prohibicję. Zablokujmy możliwość położenia na polu bitwy Mirror Force'a. Cyk. I teraz tak. Vulcanic Racket w pozycji ataku. Fajnie. Battle Pace. No i Buster Blader wjeżdża w tego. A to co to? Ujuju. Nie fajnie. Ale to nic nie szkodzi. Mamy Monster Reborn, co nie? Zaatakujmy te zakryte, tą zakrytą kartę. Jest nią szpieg. A tutaj? Co masz zakryte? Revival Gem. Używa jego efektu, no dzięki czemu traci 1000 life pointsów. To jest dla mnie spoko wiadomość. Turę na tym zakończmy, w następnej przyzwiemy sobie po raz kolejny Buster Bladera na pole. No to akurat było głupie. Dlaczego obróciłeś tego szpiega w pozycję ataku? No dobrze. Skoro tak twierdzisz, że tak powinieneś zagrać. Zobaczcie. Phantom of Chaos. Dobra karta, nie? Tak sobie skopiować atak i obronę przeciwnika. Jak najbardziej na propsie. Ej, zobaczcie, możemy użyć efektu Forgiving Maiden. Czyli kogo ona nam wskrzesi? Chcę zobaczyć. Używam jej efektu. Aha. I co dalej? Halo. Proszę mi dodać potwora na pole bitwy. No średnio chyba z tym. No dobrze, w takim razie zagrajmy Bazo the Soul Eater. A dlaczego ja nie mogę aktywować Monster Reborn? No to jest moje pytanie. Ale mimo wszystko, aktywujmy jego efekt, wyrzućmy 3 karty z naszego cmentarza. Dzięki czemu nasz Bazu osiągnie 2500 ataku. Cyk. Battle Pace. No i wjeżdżamy. Niszczymy nim jego, prawda, Finda. Czu-czu-czum. I teraz Gemini Elf wjeżdża w szpiega. Przejdźmy w Main Pace 2.
A jednak mogę. Nie wiem dokładnie, dlaczego wtedy było napisane set na tej karcie, co nie? No spoko. Jak będziesz grał? Raigeki. To jest niedobra karta, jej nie lubię. Ho, 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 ale mordo niekoniecznie. Stój. My mamy wołanie łowcy. I chcemy sobie wskrzesić naszego Buster Bladera. Myk, i co ty na to? Haha, ty zakrywasz kartę. Nic innego nie zrobisz, nie? No i okej. Huhuhu, patrzcie, Cybertech Alligator. A mamy tu coś do wskrzeszenia? U niego? Ten cyber... Ten Exarion Universe, nie? On ma dużo potworów w pozycji obronnej. Zagrajmy tak, wskrześmy go sobie. Cyk. Gdzie ty jesteś, koniu? Tu jesteś. Chodź do nas w pozycję ataku. No i fajnie. Mógłbym teraz go poświęcić na Cybertech Alligatora, ale tego nie chcę robić, bo koń zadaje różnicę, co nie? Jego ataku i obrony przeciwnika. Więc nawet nie będzie mógł się czuć pewnie, wystawiając potwory w pozycję obronną, co nie? Cyk. No i wskrzesił jakiegoś następnego. Legendary Fiend. Efekt. Increase the attack. Aha, czyli zwiększa atak wszystkich potworów cienia na polu bitwy. Dzięki, mój koń, dzięki tobie, stał się silniejszy i był w stanie cię wykończyć. Kurczę, na styk, co nie? To niezły Marik. On, mi się wydaje, że on nam pomaga. On nas naprawdę lubi. Zobaczcie, kojarzycie tą kartę? Pan W. Z Yu-Gi-Oh! The Secret Cards, co nie? Ale on tutaj jest kartą fuzyjną, a tam możemy sobie go po prostu przyzwać, nie? No, this can't be. No to się nam rozgadał. Powiedział, co wiedział. Dobra, znajdźmy sobie tamtą kartę. Gdzie ona się ukrywa? Ho, ho, ho. Gdzie jesteś? Halo, halo. Tutaj. Jaki ty masz efekt? Zombia the Dark plus Mario Kutai. Okej. When this card is special summon, destroy all monster on your side of the field. Expect this card. As long as this card remains the field, both players cannot summon, including flip summon, anymore. Wow. No też jest ciekawy, co nie? Żadne potwory nie mogą iść na pole bitwy. Wrzućmy go sobie do Fusion Decku. No i co? Zagrajmy sobie jeszcze jeden odcinek. Pojedynek w tym odcinku. Co on tam stęka, co nie? Co niezły Marik. Myk, nożyczki. On wygrał, zaczynamy jako drudzy. No i co my tu mamy? Mamy naszą boską kartę. Mamy tutaj Nightmare Wheel, Total Defense Shoguna. No i mamy również mumifikację. To jest fajne. Ale na początek zagrajmy na bezpiecznie. Mi się nigdzie nie śpieszy. Graj, Mariku. Gilgard. Ho, ho, ho. Wiecie co? Zagrywam w ten sposób.
Nightmare Will. Atakujemy jego Gilgarta. No a tym nie jest w stanie nas zaatakować, nie? No i fajnie. I myk 500 z efektu naszego Nightmare Willa. I teraz, czy on gra w swoim deku taką kartę jak Monster Reborn? Nie pamiętam, jeżeli miałbym być szczery. Bo już bym sobie odrzucił, prawda? Zniszczył mu tego potwora. Ale z drugiej strony, to nie ma sensu. Zacznijmy od tego, nie? A więc zagrajmy w ten oto sposób. Vulcanic Racket w pozycji ataku, Battle Pace, niszczymy mu jego humanoida, przy tym zadajemy 1100 obrażeń, to jest bardzo dużo, na tym turę zakończmy. I co ty na to, Marik? Co powiesz? Raigeki. No i Lipton. No i Lipton, Raigeki nas boli. Nie mamy na naszym cmentarzu żadnego ognistego. Co to, to na pewno. Dlatego też myślę, że karty kontrolne byłyby spoko, ale taki Morphing Jar. Czy lepszy byłby Pingwin? No dobrze, spróbujmy. Weźmy Morphing Jara. Co prawda teraz on nam zada 1700, no ale on otrzyma 500 w kolejnej turze, nie? Buster Blader. Bardzo dużo mamy kart, które wymagają poświęceń, co nie? W tej gierce na ręce. No dobrze, zagrajmy mumifikację. Tak o. Odrzućmy naszą kartę Boga, rozwalmy jego zakrytego potwora. Imperial Order. Kurczę, Lipton. No dobrze. W takim razie gobliny w pozycji ataku. Battle Pace. I rozwalamy mu jego rytualnego? Nie, to nie jest rytualny potwór. To jest potwór specjalnie przyzwany. O, Special Summon. Tego się nie boimy. Z efektu tej karty, żeby efekt tej karty działał, no to musi cały czas być w... musi cały czas płacić 700 life pointsów, co nie? Więc to nie jest takie złe. Oho, lipka. No patrzcie. Kurczę, nie chcę używać Morphing Jara. Więc turę na tym zakończę. Atakuje nas bezpośrednio za 1200. I patrzcie, tym razem nie wystawił potwora. A szkoda. Hejajaj, mamy Sangana. No dobry Sangan nie jest zły, nie? Zakryjmy go więc. I zakończmy na tym turę. I co dalej? Torrential Tribute. No i fajnie, używamy jego efektu teraz. Niszcząc wszystkie potwory, jakie się tylko znajdują na polu bitwy. Okej? Okay? Teraz jesteśmy w stanie sobie dobrać jakąś kartę. A jaką kartę jesteśmy sobie w stanie dobrać? Cyberstein? No nie, bo jego efektu i tak już nie wykorzystamy. Morphing Jar czy UFO Turtle? Myślę, że UFO Turtle będzie spoko. No i fajnie. Zakończyłeś na tym turę. No spoko. Uforzu w pozycję ataku. Battle Pace. I wjeżdżamy. No to
trochę Lipton, ale okej. Okay. Zakończmy na tym ruch. Lepszy UFO żółwnik, że jakby nam Ausę rozwalił, nie? Tak sobie myślę. 1500. Auć. Auć, auć. Monster Reborn. I zgadnijcie, kogo wskrzeszam. Przywitaj się, Marik. Oto skrzydlaty smok Ra wjeżdża na rejon. Do tego jest wspomagany przez swojego, prawda, towarzysza Ausę. Battle Pace. Pyk. Niszczymy. Sorry, twojego potwora. Ty sobie, prawda, przyzywasz Revival Gem, ale to cię na pewno zaboli. Pyk, 2500. 850 HP ci zostało. Co ty na to? Bronisz się. I zamknął nas w klatkę po raz kolejny. Co za gość. Co za gość. No dobrze. A więc ja poświęcam Ausę i przyzywam Total Defense Shoguna na pole bitwy, na tym turę kończę. No i przeczekajmy dwie tury, nie? No i coś się cieszy. Kurczę, ta mina mi mówiła, tam jest Mirror Force, nie? O, możemy teraz sobie przyzwać Spirit of Flames, ale nie będę tego robił. Jeszcze nie, zagram sobie Gemini Elfa w pozycji ataku. No i na tym turę zakończę. W następnym ruchu już jestem w stanie go atakować. Co jest fajne. O, karta bezpiecznego powrotu, patrzcie. No i fajnie. Mamy kunaj z łańcuchem. Kunaj sobie od razu zakrywamy, nie? I co? No i te dwa potwory zdecydowanie wystarczą, żeby sprawdzić, czy tutaj się nie kryje jakaś nieprzyjemna dla nas karta. No nie kryje się. Ale popełniłem błąd, bo mogłem zaatakować Ra i Gemini Elfem po prostu dobić, nie? A tak to Lipton wyszedł. Dobra, zakończmy na tym turę. To nic, w następnym ruchu wyjaśnimy Marika. No i on nawet się nie broni, nie? W takim razie zniszczmy go do końca. Mystical Space Typhoon. Niszczymy jego, prawda, kartę bezpiecznego powrotu. Do tego specjalnie przyzywamy naszego ducha płomieni w pozycji ataku. Cyk. Poświęcamy na Buster Bladera te dwie karty. Ciach, ciach. Wiecie, punkty stylu się liczą, nie? No i co? Wykańczamy go boską kartą. Na razie. No i się wydar. Zwycięstwo! A jaka karta nam wpadnie? Pamiętajmy, że Marik nas lubi. Onitank T34. Czy on jest jakoś mocny? No, jest silny, ale... No taki średni, no. Nie ukrywajmy, że jest taki średni. No i co, duelowcy, jeżeli ten film wam się podobał, wiecie, co macie robić. Zestaw dobrego duelowca jest zawsze mile widziany. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych Mrocznych Grach. Cześć!